Michał Wiśniewski zszokował opinię publiczną swoim wspomnieniem legendarnej polskiej artystki. Jego zdaniem mało kto zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znajdowała się gwiazda w ostatnich latach życia. Muzyk przekonuje, że diwa naprawdę potrzebowała pomocy. Michał Wiśniewski w nowym wydaniu książki Villas ujawnia, że znał Violettę Villas dużo lepiej niż mogłoby się zdawać. Ujawnia pewne wstrząsające szczegóły z życia prywatnego gwiazdy. Z jego słów wynika, że Violetta Villas miała ogromny problem nie tyle z alkoholem i brakiem pieniędzy, ale przede wszystkim z samą sobą. Według niego, była tak zamknięta na innych ludzi, że niesłychanie trudno było do niej trafić, a co dopiero pomóc jej. Nałóg alkoholowy zaciągnął ją na dno. Piosenkarz w jasny sposób wyjaśnia, że diwa miała ogromny problem alkoholowy. Nałóg ten praktycznie rządził całym jej życiem. Według niego nie pomagała także opiekunka Villas, gdyż libacjom alkoholowym często poddawały się wspólnie. One piły razem. Są ludzie, którzy mówią, ty nie masz nic, ja nie mam nic, otwórzmy butelkę, opowiada Wiśniewski. Twierdzi, że poznał Violettę Villas w 2002 roku, podczas festiwalu w Opolu, na który oboje zostali zaproszeni. Zaintrygowała go do tego stopnia, że po roku zaproponował jej nagranie wspólnej płyty z okazji walentynek. Był to początek szczytowego okresu jego kariery. Według niego, pieniądze jakie wtedy otrzymała praktycznie uratowały jej życie. Było tego 150 tysięcy złotych. Michał Wiśniewski, nałóg ją niszczył, ale nie chciała pomocy. Violetta Villas w ciągu ostatnich lat życia miała problemy finansowe związane również z zamiłowaniem do zwierząt. Villas przeznaczała znaczne kwoty na schronisko. Szukała różnych sposobów, by pozyskać pieniądze, a Michał Wiśniewski miał kilkukrotnie oferować jej w tym pomoc. Usłyszała ode mnie w cztery oczy, że ma każdą możliwość, może wyjść z tego domu, dostać nowy, czysty, możemy jej pomóc, tylko ona musi tego chcieć. Nie chciała, wspomina piosenkarz. Według niego już wtedy warunki mieszkalne Villas były tragiczne. Miał także w 2007 roku zaprosić ją na Wigilię do siebie do domu. Wszystko załatwił, łącznie z miejscem w hotelu Marriott w Warszawie. Kolacja się odbyła, jednak po niej, Violetta Villas wraz z opiekunką oddały się libacji w hotelu. Najpierw wytrzeźwieć, potem, kuwa doprowadzić się do stanu używalności, jeszcze ten brak zębów. Mówi Michał Wiśniewski, opowiadając o tym, jak bardzo nałóg niszczył na jego oczach artystkę. Sytuacja legendarnej artystki pod koniec życia była iście dramatyczna. Pomimo ofert pomocy z wielu stron, zdecydowała się nie podjąć walki z nałogiem. Z jednej strony oczekiwała pomocy, z drugiej nikomu nie ufała, podsumował smutno Michał Wiśniewski.